Książę Tęczy. To wyjątkowa historia nietuzinkowego królestwa Mafikus. Zapytacie, co jest takiego nietuzinkowego w tym królestwie? Cóż, nie miało ono ani króla, ani królowej. Nikt nim nie rządził. Władzę nad nim mógł przejąć tylko zdolny przywódca. Mafikus miało bardzo hojnego i mądrego przywódcę, generała Abraza, który był liderem od dziesiątek lat. Ale nie był sam. Generał Abraz miał gabinet wiernych ministrów wróżek, którzy od wieków dbali o administrację królestwa. Ich obowiązkiem było wysokie krzesło. I nigdy nie zawiedli. Nie mamy jeszcze mojego następcy. Czy jest coś, co was trapi? Ależ skąd, ser? Przywódcę Mafikusa wybiera sama natura. Urodziłeś się z tym znamieniem na twojej dłoni. Cały czas czujnie obserwujemy wszystkie dzieci w Mafikus, ser. Jak dotąd żadne dziecko nie miało znamienia. Gdy nadejdzie czas, natura wybierze przywódcę. Król Abraz był wdzięczny ministrom. Wiedział, że nawet jeśli natura nie wybierze lidera, królestwo będzie w dobrych rękach. Pewnego dnia, gdy król podróżował przez las, oddzielił się od swoich żołnierzy. Moment. Nigdy wcześniej nie widziałem tej części lasu. Coś jest nie tak. Wiedźmo, co robisz tak głęboko w lesie? Pozwól, że zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Wiele lat później. Jak śmiesz przeciwstawiać się królowej? Musisz oddać królowej 80% wszystkiego, co zarobisz. Takie jest prawo w Mafikus i dobrze o tym wiesz. Wystarczy. Nie widzisz, że ledwo ciągnie koniec z końcem? Augustus, nie podważaj naszego obowiązku. Posłuchaj mnie. Jutro znowu tu przyjdziemy i ty w końcu zapłacisz. Nie rozumiem. Królowa powinna chronić swoich ludzi. Och, Augustusie, synu. Mafikus nigdy nie powinno mieć królowej. To było jakieś 17 lat temu. Król wrócił z dżungli z królową u boku, ale... był jakiś inny. Oliwia jest teraz twoją królową. Wszyscy będą się jej kłaniać. Biedny sklepikarz wyszedł z opuszczoną głową, a August stał tam, patrząc na ściany głównego pałacu. Zastanawiając się, ale nie wiedział, że królowa Oliwia była czarownicą, która zdobyła królestwo Mafikus. Z królem Abraz pod jej urokiem przyszłość Mafikus była w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale August nie martwił się tym, bo miał swój własny sekret. A może powinniśmy powiedzieć 7 sekretów. Mamo! Och, synu, dlaczego jesteś dziś tak późno? Zaczynam się już martwić. Wiesz, jak jest. Muszę poczekać, aż wszyscy zasną. Och, synku. Mamo! Czy Augustus już tu jest? Tak, mamo Violet. Jestem tutaj i przyniosłem twoje ulubione orzechy. To był sekret. Augustus miał nie jedną, nie dwie, ale 7 matek. Wszystkie były skrępowane w jaskini magicznymi kajdanami. Po całym dniu ciężkiej pracy i zarobieniu grosza przychodził do swoich matek i spędzał z nimi czas. Gotował dla nich, przynosił świeże owoce i zabawiał. I każdej nocy zawzięcie próbował zerwać magiczne kajdany. Nie ruszaj się, Matko Zielona. Te magiczne kamienie cię uwolnią, jestem pewien. Matki nie zwracały uwagi na magiczne kajdany. Zmagały się z większym problemem. Augustus urodził się ze znamieniem na szyi i on jest wybrańcem. Tak, jestem pewna, że nasz syn wypełni obowiązki wobec Mafikusa.
I tak każdego ranka ze strachem w oczach o jednego syna każda z siedmiu matek całowała Augusta na pożegnanie. Tego dnia Augustus najbardziej potrzebował ochrony, ponieważ dzień wcześniej przeciwstawił się żołnierzom królowej, gdy tylko August wrócił na rynek, został aresztowany i zabrany do królowej Oliwii. Tak, młody człowieku? Zdaje się, że masz problem ze rządami. Mieszkańcy Mafikus byli przerażeni królową, ale Augustus spojrzał jej prosto w oczy bez lęku. Nigdy nie spotkałem cię osobiście, wasza wysokość, ale nie boję się walczyć o mój lud. To dziwne, że się nie boisz. Co masz na karku? Olivia zdała sobie sprawę, co to było. Mężczyzna przed nią został naznaczony jako przywódca Mafikus. To oznacza, że był jej końcem. Wyszeptała zaklęcie, by oczarować Augustusa, ale... Co ty robisz? Moment. Dlaczego to nie działa? Ministrowie tęczowe wróżki szyją. Wasza wysokość, wszystko w porządku? Mam wiadomość do przekazania komuś głęboko w lesie, chłopcze. Jeśli to zrobisz, zwolnię cię z królewskiego podatku. Zgadzasz się? Augustus nie wiedział, że wiadomość miała zostać dostarczona matce wiedźmy. Chciał odmówić bycia jej posłańcem, ale chciał też wrócić na noc do swoich matek, więc się zgodził. August do późnej nocy wędrował po lesie. W końcu zawędrował do krzywej chaty. A, to ty jesteś tym tęczowym siecie, prawda? Jeden z synów tęczowej wróżki. Co? Wróżki? Nie, mam siedem matek, ale to nie są wróżki. A, głupcze. Fioletowa, indigo, niebieska, zielona, żółta, pomarańczowa i czerwona. To są wszystkie twoje matki, prawda? Wszystkie są tęczowymi wróżkami, Mafikus. Augustus był zszokowany, słysząc to. Był synem królewskich ministrów. Ale nie martw się, mój chłopcze. Moja córka wie, że moja magia topi każdą magiczną tarczę, którą nosisz. Co to było? Tarcza ochronna wokół Augusta stopiła się w zaledwie kilka sekund. Matka Oliwii szybko przeczytała zaklęcie. Ten, kto trzyma list, jest odpowiedzialny za narodziny Augusta. Natychmiast zamieni się w gęsi. Co? Co tu się stało? Mafikusu, już dobrze, mój syn. Wszystkie matki były przy Augustusie, który się nim opiekował. Mamy, wyglądacie jakoś inaczej. Nie chcieliśmy wtrącać się w plany matki natury, dlatego ci nie powiedziałyśmy, synku. Rządzimy królestwem Mafikusa od wieków. Jesteśmy tęczowymi wróżkami. Olivia dobrze wiedziała, że nigdy nie pozwolimy jej rządzić. Rzuciła na nas zaklęcie, ale matka natura uratowała nas i zapewniła nam bezpieczeństwo pod tą jaskinią. Zostałyśmy uratowane, ale związała nas magia Oliwii. Zebrałyśmy całe nasze moce i próbowałyśmy zerwać kajdany. Kajdany nie pękły, ale z tej potężnej magii ty, nasz synu, urodziłeś się. Matki! Zaraz, to czarownica była powodem mojego urodzenia? To znaczy, że ona też musi być gęsią. W ten sposób zaklęcie zostało złamane, a wy zostałyście uwolnione. Tak, ale jak matka Oliwii zamieniła się w gęś? Ha, ha, za bardzo się ucieszyła i źle powiedziała zaklęcie. Kiedy powiedziała ta z listem, ona była tą, która trzymała list. O, jaka urocza gąska. Zabrali matkę gąskę i poszli do króla. Zaklęcie ciążące na królu zostało przełamane. A on uwięził Oliwię w klatce.
Augustus, z tak silnymi matkami, które cię wspierają, nie wątpię, że doskonale poprowadzisz Mafikus. Augustus stał się najmłodszym człowiekiem, który dowodził Mafikusem, a królestwo całkowicie zaufało młodemu przywódcy, bo przecież był on księciem tęczy. Bang, bang, bang.